Kilka dni temu Antek Królikowski opublikował na YouTube swój osobisty teledysk do singla Julii Wieniawy Nie muszę. Na klipie stworzonym z okazji 20. urodzin wokalistki widzimy ją na prywatnych nagraniach ze wspólnego archiwum. Nie muszę Wieniawy w prywatnych kadrach. W listopadzie w sieci ukazał się teledysk do singla Nie muszę Julii Wieniawy. Piosenka utrzymana w elektronicznym, nowoczesnym klimacie zwiastuje debiutancki album gwiazdy, która do tej pory była znana przede wszystkim jako aktorka. Kilka dni temu na YouTube pojawił się alternatywny teledysk, który, zdaniem internautów, jest o wiele bardziej naturalny i zdecydowanie lepiej oddaje charakter piosenki, stworzony z prywatnych filmików Antka Królikowskiego. Wielu komentujących przyznaje, że klip stworzony z prywatnych nagrań aktora powinien być oficjalnym teledyskiem do utworu Wieniawy. Wśród komentarzy czytamy, ta piosenka z tym teledyskiem jest milion razy bardziej naturalna. Wzruszające niesamowicie. Antek tym klipem zrobił Julii lepszy PR niż ona sama sobie. Radosna, energiczna, kochająca dziewczyna w ogóle klipu. Mogę oglądać w kółko. Piosenka z oficjalnym teledyskiem średnio mi się podobała, ale jak tylko przesłuchałam ją z tymi urywkami, jestem w niej zakochana. Taki powinien być oficjalny teledysk. Julka przedstawiona jest tutaj jako zwykła dziewczyna i polecam każdemu to obejrzeć, a nie czytać tylko plotka czy inne media, które negatywnie wypowiadają się o polskich artystach. Ten teledysk powinien być oficjalnym, tekst pasuje idealnie, kto sądzi, że ten teledysk jest lepszy od oryginalnego. Wow, to jest piękne. Widać, że ją kochasz i pokazałeś nam, jak widzisz swoimi oczami Julkę. I zgadzam się zresztą, że to wideo pasuje idealnie do piosenki i słów i to powinien być teledysk oficjalny. Ale też rozumiem, że to jest tylko wasze i to jest pewien sentyment. Powodzenia dla was dwojga. Przez ten teledysk całkowicie widzę tę piosenkę. Nawet ją polubiłam, zupełnie inaczej teraz patrzę na tą piosenkę. Nie lubiłam tej piosenki, a teraz stała się moja ulubioną. Genialne złożenie filmików, całość cudowne. Nowy singiel Nie muszę. Nie muszę to kolejny po wydanym w ubiegłym roku Oddycham singiel Julii Wieniawy. Nową piosenką aktorka znana przede wszystkim z serialu Rodzinka.pl zapowiada swój debiutancki album studyjny. Jego premiera została zaplanowana na przyszły rok. Nie muszę to dla Wieniawy wyjątkowo intymna piosenka. To bardzo osobisty utwór, w którym opowiadam o swojej codzienności i o konflikcie pomiędzy tym, co naprawdę czuję, a tym, co muszę i co powinnam. W całym tym chaosie odnajduję jednak miejsce, w którym wreszcie mogę być sobą i to jest prawdziwym przekazem tego utworu, mówi aspirująca piosenkarka. Autorem tekstu piosenki Nie muszę jest Arek Sitarz. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.